Jako pierwsza o dostępności obrazu dowiedziała się kustosz Muzeum Okręgowego w Suwałkach Eliza Ptaszyńska. Kolejną osobą był dyrektor placówki Jerzy Brzozowski. I wspólnie pomyśleliśmy i podjęliśmy decyzję, że ten obraz musi być nasz, że musi trafić do naszych zbiorów jako jedyna barwna ilustracja, jedyny barwny obraz naszego miasta z XIX wieku. Jeden z nielicznych w ogóle wizerunków miasta z wieku XIX. Ja się dość szybko skontaktowałem z władzami miasta, z panem prezydentem Renkiewiczem i umówiliśmy się, że miasto przyzna dotację celową na zakup tego obrazu. Ogłoszenie, które było w DES-ie Unikum, mówiło, że tak zwana estymacja, czyli przewidywane koszty, czy przewidywany pułap, do którego powinna dojść licytacja, jest między 20 a 26 tysięcy. Z czego też wynikało, bo z reguły to jest tak, że cena wywoławcza to jest między 2/3 a 3/4 estymacji, dolnej granicy estymacji. Czyli z tego wynikało, że ta cena wywoławcza powinna być gdzieś na poziomie 15 tysięcy złotych. No zakładaliśmy, że zainteresowanie obrazem będzie, aczkolwiek trudno było przewidzieć jak. W związku z tym no, miasto postawiło. W momencie rozpoczęcia licytacji okazało się, że dom aukcyjny ustalił cenę początkową na 11 tysięcy. Licytacja doszła do 18 tysięcy i procedura jest taka, że w tym momencie ja wstałem, przedstawiłem się, że jestem z Muzeum Okręgowego w Suwałkach i że korzystamy z prawa pierwokupu. Bo jest... Ostatecznie dzieło zakupiono za łączną kwotę 21 240 zł. Obraz przywieziono do Suwałk 15 stycznia. Co interesujące, poprzednim właścicielem płótna był... Albo suwalczanin, albo pochodzący z Suwałk, że obraz został zakupiony na aukcji w latach 70. i że u niego jest już w drugich rękach, czyli on też nie jest tym właścicielem, nie jest tym, który to na aukcji zakupił. Tu jeszcze wczoraj żeśmy z Elizą rozmawiali, że być może gdzieś w dokumentacji domu aukcyjnego jest coś więcej z tamtych czasów, z lat 70. w archiwum. Być może uda się tam dotrzeć i jeszcze jakiś trop czy ślad tego znaleźć. No ale na dzień dzisiejszy wiemy tylko tyle i pewnie za dużo więcej dowiedzieć się nie uda. I to tak tytułem takiego. Autor obrazu Kazimierz Górnicki to malarz urodzony w 1838 roku na Kielecczyźnie. Kształcił się w warszawskiej szkole sztuk pięknych. Kazimierz Górnicki uczył się tak jak i Alfred Wieluszkowalski u Rafała Hadziewicza i u Aleksandra Kamińskiego. Więc powiedzmy takie solidne, nie akademickie, ale szkolne wykształcenie. Kazimierz Górnicki skończył nauki w 1961 roku i od razu po zakończeniu przyjechał do Suwałk i podjął naukę, podjął pracę nauczyciela kaligrafii i rysunku. Czyli jak gdyby to zrobił, do czego później przygotowywała klasa rysunkowa, która zasady miała właśnie kształcić przyszłych nauczycieli. On, Górnicki, nie pojechał nigdzie dalej, nie wybrał dalszych studiów, nie chciał kształcić się dalej, być może nie mógł. W każdym razie przyjechał do Suwałk, widocznie było tutaj wolne miejsce i w Suwałkach został do śmierci. Wielokrotnie wystawiał swoje prace w warszawskiej Zachęcie, a po jego śmierci w gmachu Suwalskiego Towarzystwa Kredytowego otwarto wystawę około 90 płócien artysty. Jego przedstawienia architektury to wielka rzadkość na rynku aukcyjnym. Kazimierz Górnicki malował głównie pejzaże, ale zdarzały się również portrety. W tym roku mamy dobry rok, jeśli chodzi o Górnickiego, dlatego że do konserwacji finansowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wybrałam taki bardzo zniszczony, porwany obraz przedstawiający Reafalinę Wiśniecką. I punktem wyjścia była właśnie Reafalina, czyli mieszkanka Suwałk. I już przy oglądaniu obrazu, przy takim przygotowywaniu się do konserwacji okazało się, że jest widoczna, można dostrzec sygnaturę, no, została odczytana
I był to, jest to Kazimierz Górnicki. My mamy w swoich zbiorach 5 obrazów, 2 obrazy religijne, obraz przedstawiający Dowspudę, właśnie portret Rea Faliny, no i teraz ten obraz i ten obraz członka rodziny Wiśnieckich, który przypuszczam, że także jest dziełem Górnickiego i mam nadzieję, że w tym roku, bo to nie jest duży obraz, że jednak uda się nam to poddać konserwacji i przebadać. Więc widzicie Państwo, że więcej jest tutaj jasnych sytuacji, białych plam i wspaniałej perspektywy do poszukiwań i do odkryć. Ja pozwoliłem sobie ten obraz obejrzeć i skonfrontować ten obraz z realnym miejscem. To trzeba powiedzieć wyraźnie, że Górnicki jako malarz akademicki nie wykazywał się zbyt dużym polotem, jeśli chodzi o przekształcanie rzeczywistości. On malował z konkretnego miejsca i to miejsce możemy do tej pory znaleźć. Ono jest. Na tym obrazie pokazane są co najmniej 3 obiekty, które do tej pory w terenie istnieją. Najłatwiej zidentyfikować jest budynki. Na płótnie jest również droga. Ta ulica do tej pory istnieje. Jest to ulica wewnętrzna. Ta droga. Jest to ulica wewnętrzna prowadząca od gdyby tego narożnikowego zjazdu między placem a ulicą Hammerschmidta w kierunku obecnego terenu plebanii parafii rzymskokatolickiej. Ona się tak wspina do stromo pod górę i prowadzi na ten plac tam na górze. Dlaczego jest ta droga tutaj pokazana? Przy murze, tak? Tak, przy murze. Ona tam wchodzi. Dlaczego jest ta droga pokazana? Bo ta droga, proszę Państwa, to jest droga wyjazdowa z terenu zajazdu, bo obecny budynek plebanii parafii pod wezwaniem świętego Aleksandra to był kiedyś zajazd. Wjeżdżało się od strony ulicy Królewieckiej, czyli dzisiejszej ulicy Emilii Plater. Tam towarzystwo z powozów wysiadało i na placu już były budynki gospodarcze i potem z kolei jak wyjeżdżano z tego terenu, bo często bywało tak, że towarzystwo tylko odpoczywało, coś tam przekąsiło i dokonało jakichś tam drobnych zabiegów ze sobą, jechało dalej i zjeżdżało się tą drogą, która tu jest pokazana na tym rysunku. Wyjeżdżało się albo w kierunku tej samej ulicy Królewieckiej, wracając, ewentualnie jechało się już wtedy z głównym traktem petersburskim, czy tym przedmieściem Kowieńskim w górę, czyli obecna ulica Tadeusza Kościuszki. Wiemy, skąd to rysował. On to rysował z tego ogródka, który jest obok tej nowej części plebanii świętego Aleksandra. Czyli to miejsce istnieje na lekkim wyniesieniu. Także niektórzy patrzyli z trochę innej perspektywy, patrzyli to z punktu widzenia ulicy Emilii Plater, ale to nieprawda. Wystarczy nanieść linię układu perspektywy geometrycznej i precyzyjnie możemy określić, skąd artysta to obserwował. I jeszcze, proszę Państwa, dlaczego takie ujęcie w moim przekonaniu, bo to było ujęcie, proszę Państwa, które widzieli często podróżni jako taki ostatni charakterystyczny obraz miasta, bo patrząc z dyliżansu przez okno lewe, widzieli akurat kościół Aleksandra i to był ostatni taki charakterystyczny widok miasta. Co ciekawe, dwie dziewczynki wędrujące drogą prawdopodobnie nie są autorstwa Górnickiego. Widać wyraźnie, że przy jakości detalu, który jest tu pokazany, to jest chyba naniesione zupełnie wtórnie i pewnie przez kogoś innego, bo jak widać balustrada przechodzi laserunkowo i przekreśla te dziewczynki, także raczej ktoś inny to zrobił. Pewnie to jest inna farba, ale to myślę, że analiza... Tak. Analiza to dokładnie pokaże. Powinny być wyższe co najmniej o pół metra, gdyby tak przekładałem na skalę, także to się nie mieści trochę w skali, a jednak pozostałe obiekty się w skali mieszczą. Taką ciekawostką jest ten budynek tej przypuszczalnie plebanii, ten budynek parterowy i przylegająca do budynku drewniana oficyna. Bo w tej oficynie, wszystko to wskazuje, mieściła się kuchnia. Bo kuchnie zwykle były wyrzucane gdyby poza obrys
pierwotnego budynku, aby zapachy, odgłosy kuchni, kuchenne nie przeszkadzały. Znamy to z opisów, że często gotowało się właśnie w tej oficynie i na zewnątrz się potrawy wynosiło i przenosiło się dopiero do głównych takich tam izb mieszkalnych, gdzie były jadalnie. Także to jest też taka ciekawostka.